Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest, są szeregi, a konkretniej obliczanie sumy szeregu. I cóż, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Na dobrą sprawę wystarczy Wam kartka papieru oraz coś do pisania. I rozpoczynamy, moi drodzy. Mamy na tablicy szereg, którego będziemy chcieli obliczyć sumę. I teraz przyjrzyjcie się dobrze temu wyrażeniu, które macie pod szeregiem. I powiem Wam szczerze, że w większości, w przypadku obliczania sumy szeregu, to warto zastosować jakąś zależność, jakieś przekształcenie, które potem pomoże nam stwierdzić, że tak powiem, co się dzieje z tą sumą szeregu. I cóż, moi drodzy, my sobie wykorzystamy zależność tutaj też, która mówi, że to wyrażenie, które mamy pod szeregiem, czyli 1 przez n razy n plus 1 razy n plus 2, mogę zapisać w taki sposób, że na początku mam jedną drugą i mam takie wyrażenie w nawiasie 1 przez n, n plus 1 minus 1 przez n plus 1 razy n plus 2. No i powiem szczerze, że no, na poczekaniu wydaje mi się, że nikt nie wymyśliłby takiego przekształcenia, dlatego tak jak z każdym elementem w matematyce wyższej trzeba dosyć ostro potrenować różne zadania, żeby po prostu być w stanie wpaść na jakiś pomysł. No i jak to? Jak to dalej ruszyć? No to spróbujmy jakoś tą sumę obliczyć. No to mamy nasz szereg od n równego 1 do nieskończoności z naszego wyrażenia. No i tak, ponieważ nasze n dąży do nieskończoności, więc zamienimy sobie ten szereg, tą sumę na granicę, gdzie zapiszemy dokładnie, że n właśnie do tej nieskończoności zmierza. No i gdybyśmy korzystali z tego pierwotnego zapisu naszego szeregu, to jakby to wyglądała ta suma? Najpierw za n wstawiamy 1, czyli będzie 1 przez, jeżeli tu wszędzie wstawię 1, to będzie 1 razy 2 razy 3, bo tu będzie 1 plus 1, czyli 2, 1 plus 2, czyli 3. W kolejnym elemencie dla kolejnego n, który jest liczbą naturalną, czyli w następnym wypadku n będzie równy 2, mamy 1 przez, tu wszędzie wstawiam 2, czyli 2 razy 3 razy 4, plus i tak dalej i dochodzimy do momentu, kiedy mamy same n, wiedząc, że oczywiście n dąży do nieskończoności. I tak by wyglądała nasza suma, gdyby to wyrażenie przedstawić w tej pierwotnej wyjściowej postaci. Ale my wiemy, że zapisaliśmy sobie, że skorzystamy chętnie z tej zależności. No to zapiszmy, jak to będzie wyglądało. Tą jedną drugą, która się tu znajduje, mogę już zapisać przed granicą, bo stałe nie wpływają tutaj na nic za bardzo, dopiero na wynik końcowy. No i cóż tutaj będzie? No to zacznijmy od n równego 1 znowu. I teraz tak, ja może zapiszę to w nawiasie kwadratowym. I teraz tak, jak wstawię tutaj n równego 1 w oba elementy, to będzie tak, 1 przez 1 razy 2 minus 1 przez 2 razy 3. No okej. Okay. Plus, wstawiam teraz n równego 2. Czyli 1 przez 2 razy 3 minus 1 przez 3 razy 4. Plus i tak dalej. I teraz ostatecznie wpisuję sobie dla n równego n po prostu, bo wiem, że on zmierza do nieskończoności. Czyli mam w nawiasie 1 przez n, n plus 1, minus, żebyśmy się tutaj zmieścili, 1 przez n plus 1 i n plus 2. Czyli tak będzie wyglądało moje wyrażenie końcowe. I teraz zawsze staram się doszukać jakiejś zależności, bo zazwyczaj zdarza się tak, że jeżeli ta suma istnieje, to cóż, to coś się skraca. I teraz jak przyjrzymy się naszemu rozpisanemu szeregowi tutaj, to zobaczcie, że tu są elementy, które się skracają, powtarzają się, bo jedno jest na plusie, drugie jest na minusie. I na przykład tutaj, tu mam minus 1 przez 2 razy 3, a tu mam plus 1 przez 2 razy 3, czyli to się zredukuje.
I teraz idę dalej. Tu mam minus 1 przez 3 razy 4 i gdybym wstawiła tutaj dalej n równego 3, to bym dowiedziała się, że też powstanie takie wyrażenie tylko na plusie. Czyli reguła jest taka, że skraca się drugie wyrażenie z pierwszego, z nawiasu poprzedniego z pierwszym wyrażeniem z nawiasu następnego. Czyli tutaj mamy to pierwsze wyrażenie, które jest zawsze na minusie, a to drugie jest na plusie i one się redukują. Czyli można powiedzieć, że skróci się to i skróci się to z którymś wyrażeniem wcześniej. I co ostatecznie zostanie, bo interesuje nas właśnie to, co zostanie, to będzie 1 druga limes przy n dążącym do nieskończoności. I teraz tak, zostanie nam co? 1 przez 1 razy 2, czyli 1 druga. I zostanie nam to, co tutaj jest na końcu, czyli minus 1 przez n plus 1 razy n plus 2. I teraz, moi drodzy, zastanawiam się, co mogę dalej zrobić. No, muszę policzyć na pewno granicę. I teraz przeszkadza mi to, że tutaj mam jeszcze n. I teraz, gdzie te n, gdzie dąży to granica tego wyrażenia? No cóż, jeżeli będę podstawiać coraz większe n tutaj, to będzie mi ten mianownik rósł. Jeżeli będzie mi rósł mianownik, to będzie mi cały ułamek malał. Będzie mi malał tak bardzo, że ostatecznie przy n bardzo dużym, czyli dążącym do nieskończoności, będzie zmierzał do zera. Czyli okazuje się, że to wyrażenie mi całkiem wypadnie z obiegu i co mi zostanie? Zostanie mi ta jedna druga przed granicą, o której cały czas pamiętamy, i granica z jednej drugiej, a limes z jednej drugiej to jest po prostu jedna druga, czyli ostatecznie suma mojego szeregu wynosi 1 czwarta. Czyli to jest wynik ostateczny mojego zadania. Przyznam, że nie zawsze daje się policzyć łatwo, bądź też ogólnie nie zawsze daje się policzyć sumę szeregu. Zdarzają się szeregi, które naprawdę trudno jest rozpisać, mają sumę, ale no, tu już trzeba bardzo dużo mieć wiedzy z różnych przekształceń funkcji, czy po prostu też badania zbieżności różnych granic. Jeżeli macie jakieś pytanie, które pojawiło się w trakcie rozwiązywania zadania w jakiś przekształceń, to wysyłajcie to wszystko czym prędzej na adres mailowy, który podany jest w opisie do tego filmu. Zachęcam Was do tego, abyście przejrzeli pozostałe filmy związane z szeregami, z obliczaniem sumy czy badaniem zbieżności. Jeżeli chcecie zaproponować jakieś swoje zadanie, to także zapraszamy do kontaktu mailowego. I cóż, zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.